dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w moim nowym filmiku i dzisiaj przychodzę do was z ulubieńcami miesiąca. Szczerze przyznam, że bardzo długo się zastanawiałam, czy w ogóle ulubieńców kwietnia nagrywać, bo na początku wydawało mi się, że nic szczególnego w tym miesiącu nie odkryłam, że nic szczególnego mi się nie spodobało, że nie miałam jakichś takich kosmetyków, po które z chęcią sięgałam, natomiast jak tak zaczęłam się zastanawiać i przeglądać te moje zbiory kosmetyczne, głównie z kolorówki, to tak mówię, a w sumie i to było fajne, i to chętnie używałam, i tego często używałam, więc stwierdziłam, że nagram wam. Nie ma tych produktów, co prawda bardzo dużo, mam je tutaj w takim pudełeczku małym, jest ich dosłownie 6, więc tak można powiedzieć klasycznie. Nie chcę przedłużać, dlatego zaczynam już opowiadanie o tych produktach. Przeważa tutaj kolorówka, są tylko dwa produkty do pielęgnacji i może właśnie od nich zaczniemy. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie produkty w tym miesiącu sprawdziły się u mnie najlepiej, to zapraszam do oglądania dalej. Zacznę może od produktu do pielęgnacji włosów i jest to Isana Professional odżywka Oil Care do włosów zniszczonych i suchych, która zawiera w swoim składzie olejek z pestek śliwek oraz olej arganowy. Ja ją kupiłam jako zastępstwo dla tej mojej ulubionej odżywki z Sayosa, tej takiej też do włosów zniszczonych, i muszę przyznać, że jest naprawdę jej godnym zastępcą. Jest tańsza, bo kosztuje coś około 8 zł, natomiast ma tylko 200 ml. Może nie jest jakoś bardzo wydajna, natomiast bardzo fajnie działa, fajnie wygładza włosy, nawilża je, one są takie bardzo miękkie, puszyste, dobrze je dociąża w taki sposób, że te włosy się nie puszą na głowie, ale przy tym ich nie obciąża, nie powoduje, że one szybciej się przetłuszczają. Dla mnie jest to naprawdę bardzo fajna odżywka. Muszę przyznać, że jeszcze jak miałam długie włosy, to ona tak jakby delikatnie podkreślała ich taką naturalną fakturę, bo moje włosy z natury nie są takie idealnie proste, tylko mają taką delikatnie jakby falowaną fakturę i ta odżywka właśnie to podkreślała, więc myślę, że też dla osób, które mają włosy jakieś kręcone, falowane i chciałyby wydobyć ten skręt, to myślę, że fajnie się sprawdzi. Tak jak mówię, jest dosyć tania, dostępna jest tylko w Rossmanie. Ja ją z chęcią używam i na pewno jeszcze skuszę się z tej serii na szampon i na maskę, bo to jest taka odżywka, nakładam ją dosłownie na kilka minut i zaraz zmywamy i świetnie się sprawdza, cieszę się, że do mnie trafiła. I kolejnym produktem z pielęgnacji, jaki chciałabym wam pokazać, będzie to krem do rąk. Ja często kremów do rąk wam nie pokazuję, bo albo krem jest fajny, albo nie jest fajny, albo nawilża, albo nie nawilża. Natomiast tutaj chciałabym wam pokazać krem regenerujący do rąk, do bardzo suchej i podrażnionej skóry z marki Evre Max Repair. Jest to krem, który ja dostałam w takiej paczce z kosmetykami marki Evre od mojej sieci partnerskiej. Na początku te kosmetyki schowałam do szafy, bo mówię tak, kremów do rąk mam bardzo dużo, nie chcę jakoś rozpoczynać kolejnego, ale ja w takim okresie wiosenno-letnim mam problem z alergią, natomiast ja mam problem z alergią skórną, która głównie objawia mi się tutaj na grzbietach dłoni. Moja skóra jest wtedy bardzo przesuszona i bardzo mnie swędzi, pojawiają mi się takie malutkie krostki, no jest to dosyć uciążliwe i staram się zawsze tę skórę nawilżać, bo jeżeli ona ma utrzymany ten taki bardzo wysoki poziom nawilżenia, no to tak bardzo nie swędzi i nie pojawiają się na niej takie przesuszone aż rany. Dlatego zdecydowałam się na ten krem, bo polecała go Maksineczka w swoim filmiku, właśnie mówiąc o takich przesuszonych miejscach. I muszę przyznać, że ja go używam codziennie na wieczór, a czasami zdarza mi się go użyć również w ciągu dnia i naprawdę fajnie koi te podrażnienia, fajnie je regeneruje, regeneruje tą skórę dłoni, przy tym ją nawilżając. W składzie zawiera on olejek arganowy, olejek awokado, pantenol i emolienty roślinne. Nie zawiera przy tym oleju mineralnego i pomimo tego, że zawiera mocznik, to nie szczypie w te podrażnione miejsca, bo często te produkty z mocznikiem mają to do siebie, że one podrażniają jeszcze bardziej właśnie jakieś takie podrażnione miejsca, powodują szczypanie, pieczenie, jakiś tam dyskomfort, natomiast przy tym kremie tego nie zauważyłam, fajnie zregenerował moje dłonie i bardzo się cieszę, że go wypróbowałam właśnie w tym okresie letnim. Myślę, że na zimę również się sprawdzi, jeżeli macie problem właśnie z przesuszającą się skórą dłoni. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o kosmetyki pielęgnacyjne.
I zacznę może od dwóch produktów do twarzy. Jeden, który kupiłam już naprawdę bardzo dawno, ale przez wiele miesięcy przeleżał u mnie w szufladzie. I jest to róż do policzków Defining Blush marki Catrice. I ja mam w kolorze 070 Pink Herbal. Jest to taki dosyć intensywny, różowy kolor, natomiast na policzkach nałożony lekką ręką daje naprawdę bardzo taki fajny, świeży, lekki, różowy kolorek. Ma on takie delikatnie satynowe wykończenie. Bardzo fajnie się utrzymuje na twarzy. Nie wiem tak naprawdę, dlaczego tak długo zwlekałam z jego używaniem. Chyba bałam się po prostu tego intensywnego koloru, że on aż tak będzie wyglądał na policzkach. Natomiast jeżeli nałożymy go, tak jak mówię, bardzo delikatnie, pędzelkiem, to on nie zrobi nam plam, nie zrobi nam jakiejś takiej, wiecie, ruskiej lali na twarzy, tylko właśnie taki fajny, lekki, świeży, dziewczęcy efekt. Drugim produktem do twarzy będzie natomiast produkt z Rossmana, z marki Lovely i jest to Gold Highlighter, czyli rozświetlacz do twarzy o ciepłym odcieniu. To jest produkt, który w swoim filmiku polecała Red Lipstick Monster jako zamiennik, bardzo bliski zamiennik Mary Luminizer i ja muszę przyznać, że jego kolor podoba mi się dużo bardziej niż Mary Lu. Jest rzeczywiście, jest bardzo ciepły, jest taki aż złoty, daje taką złotą taflę, ale daje taflę, nie ma żadnych drobinek w sobie, nie jest to jakiś tam dziwny brokat. Bardzo dobrze się utrzymuje, jest bardzo fajny, wydajne. Może to opakowanie nie należy do najtrwalszych i najlepszych, bo ten plastik jest taki dosyć słabej jakości, natomiast on kosztuje bez promocji w Rossmanie chyba 8 zł, więc nie oczekujmy tutaj nie wiadomo jakiego opakowania. Produkt jest naprawdę wysokiej jakości i za niego dałabym dużo więcej niż 8 zł. Kolejnym produktem, o którym chciałabym Wam dzisiaj wspomnieć, również z marki Lovely, będzie to eyeliner. Jest to liner w takim przepięknym, letnim, niebieskim, błękitnym kolorze z serii Butterfly Liner. I to jest coś takiego. On tutaj ma jeszcze napisane, że jest to numerek 3, bo z tej serii chyba jest jeszcze taki jakby zielonkawy, miętowy i różowy. Natomiast ja skusiłam się na ten niebieski z polecenia Basi z kanału Call Me Blondie i muszę przyznać, że ja w tym linerze się zakochałam od pierwszego użycia. Daje naprawdę nieziemski kolor. Nie jest to na pewno kolor dla wszystkich. Jeżeli ktoś nie lubi kolorowych kresek, to nawet nie spoglądajcie w jego kierunku. Natomiast ja lubię różne takie, powiedzmy na to, ekstrawaganckie kreski. To jest naprawdę przepiękny, błękitny kolor, niesamowity ma pigment, który aż wżera się w powiekę i naprawdę bardzo trudno jest go zmyć wieczorem z oka. Trzeba do tego użyć jakiegoś dobrego płynu do demakijażu. Jego aplikator to taki bardzo mały, precyzyjny pędzelek, który jest niesamowicie zbity, niesamowicie tak dobrze wyprofilowany w taki szpic. Rysuje bardzo precyzyjną kreskę. Ja w tym linerze jestem zakochana. I ostatnim produktem, o którym chciałabym Wam dzisiaj wspomnieć, będzie to produkt do ust. I znowu będzie to produkt marki Avon. Ostatnio naprawdę zakochałam się w produktach do ust marki Avon. Mam wrażenie, że tych pomadki i błyszczyki są naprawdę wysokiej jakości, a ceny są naprawdę zachęcające. I tym razem chciałabym Wam pokazać tutaj taką pomadkę. Nie wiem co prawda z jakiej ona jest serii, zmysłowe usta czy coś takiego. Natomiast ona jest w kolorze Poppy Pink i jest to kolor taki dosyć intensywny, różowy, można by powiedzieć, że jest to fuksja. Ja w kwietniu miałam ją na ustach naprawdę niezliczoną ilość razy. Nawet zabrałam ją ze sobą do Poznania, co mi się nie zdarza, bo ja zazwyczaj takich intensywnych pomadek nie zabieram ze sobą na jakieś wyjazdy. Natomiast ta jest super, ma takie bardzo fajne, kremowe, lśniące wykończenie. Nie jest to pomadka matowa, ona bardzo fajnie nawilża usta, ma fajny taki owocowy, winogronowy może, powiedzmy owocowy zapach. Nie utrzymuje się może na ustach jakoś wybitnie długo, ale to ze względu na to, że ma tą nawilżającą formułę. Aczkolwiek powiedziałabym, że jej pigment tak delikatnie wgryza się w te usta i nawet jak ta jej już wierzchnia warstwa się zje, już się zetrze, to zostaje takie delikatna poświata koloru. Te usta nie są takie nagie, jakbyśmy nic na nie nie nałożyły. Poza tym, jeżeli już się zjada, to zjada się naprawdę w taki równomierny sposób. Nie robi nam żadnych nieestetycznych plam i nie podkreśla suchych skórek, co dla mnie jest naprawdę dużym plusem, bo ja z suchymi skórkami zawsze miałam wielki problem. Natomiast ta pomadka, oprócz tego, że ich nie podkreśla, to naprawdę nawilża usta i jej kolor jest obłędny. I na pewno w tym okresie letnim będę ją bardzo mocno męczyła i chyba to będzie moja ulubiona pomadka tego sezonu. I to już wszystkie produkty, o których chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć. Dajcie koniecznie znać, czy miałyście któryś...
Dajcie koniecznie znać, czy miałyście któryś z nich w swojej kolekcji. Widzę, że mryga mi bateria w aparacie, więc szybko się żegnam. Zapraszam oczywiście na bloga, Facebooka i do wszystkich linków, które znajdziecie na dole w opisie. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!